spotkanie premierów Polski, Węgier, Czech, Słowacji oraz w szczycie również weźmie udział przewodniczący Rady Europejskiej. O szczegółach tego wydarzenia powie pan minister Szynkowski, a po tych kilku słowach będziemy służyć też państwu odpowiedziami na pytania w sprawach bieżących oraz w sprawie jutrzejszego szczytu. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Szanowni państwo, jutro ten moment kulminacyjny naszej prezydencji, obchody 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej w ramach polskiej prezydencji. Na zaproszenie pana premiera Mateusza Morawieckiego do Krakowa w pierwszej kolejności, można powiedzieć, na tą część tradycyjną obchodów upamiętniającą historię Grupy Wyszehradzkiej na Wawel przyjadą premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz przewodniczący Rady Europejskiej, gość specjalny podkreślający usytuowanie Grupy Wyszehradzkiej w strukturach europejskich, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Ale warto powiedzieć o tej naszej prezydencji kilka słów, bo jesteśmy za jej półmetkiem. Rozpoczęła się ona 1 lipca 2020 roku w trudnych okolicznościach, w okolicznościach pandemii, ale te trudne okoliczności pokazały też tą szczególną elastyczność grupy V4, Grupy Wyszehradzkiej, która potrafi adaptować się również do trudnych okoliczności. I tym trudnym wyzwaniem była niewątpliwie pandemia, ale Grupa Wyszehradzka mimo to tą prezydencję wykonuje w sposób bardzo aktywny, a Polska i pan premier Mateusz Morawiecki tej aktywnej prezydencji polskiej w Grupie Wyszehradzkiej przewodzi. Do tej pory odbyły się dwa spotkania fizyczne premierów, spotkanie na otwarcie naszej prezydencji, na zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy w Belwederze w Warszawie, spotkanie w Lublinie, gdzie Grupa Wyszehradzka przyjęła specjalne oświadczenie sprzeciwiające się i protestujące przeciwko otruciu Aleksieja Nawalnego. Warto także wspomnieć, że 24 września odbyło się spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej, przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej, po to, by zaprezentować wspólne stanowisko w sprawie paktu migracyjnego. Warto także wspomnieć, że wyszehradzka propozycja planu gospodarczego dla Białorusi uzyskała akceptację całej Rady Europejskiej, będzie wykonywana przez Komisję Europejską. Warto też wspomnieć, że na jesień, w październiku, powstała specjalna platforma dyskusji o tym, jak wspólnie walczyć z pandemią, tak zwane wirtualne Centrum Wymiany Informacji COVID-19 w ramach V4. Wzmiankuję też dotychczasowe spotkania ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej, ministrów finansów, obrony, spraw wewnętrznych czy transportu. Pokazuje to, że Grupa Wyszehradzka jest formatem bardzo aktywnym, a polska prezydencja mimo trudnych warunków jest prezydencją ambitną, skutecznie realizującą założone wcześniej zadania. Chciałem powiedzieć też, że ta prezydencja jest szczególna poprzez swoje 30-lecie właśnie Grupy Wyszehradzkiej i w związku z tym te obchody są skierowane do całych społeczeństw. Nie są tylko obchodzone na najwyższym szczeblu. W ramach tych obchodów został zaprezentowany, wczoraj miał premierę, specjalny spot obecny we wszystkich telewizjach krajów V4 po to, żeby przybliżyć tą rocznicę i ten format współpracy regionalnej został wydany przez 4 poczty krajów V4, specjalny znaczek poświęcony rocznicy. To jest właśnie jego taki okolicznościowy folder. On będzie dystrybuowany we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej. We współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich została wydana specjalnie dedykowana mapa pokazująca strategiczne połączenia transportowe w ramach Grupy V4 na czele z Via Carpatia oraz Centralnym Portem Komunikacyjnym. Poza tym obchody Grupy Wyszehradzkiej są 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej są obecne na placówkach. Wspomnę tutaj ten szczególny gest wczoraj w Watykanie ambasadorów Grupy Wyszehradzkiej, którzy złożyli wieniec u grobu Jana Pawła II z okazji rocznicy, ale są też artykuły okolicznościowe ambasadorów Grupy Wyszehradzkiej, na przykład w Serbii jest specjalna wystawa okolicznościowa, w Brukseli, na innych placówkach. Czy to właśnie aktywność publicystyczna, czy to wystawy, dyskusje o tej rocznicy są bardzo aktywnym
elementem jej obchodów. Wreszcie ta widoczność grupy V4 i tego 30-lecia jest też obecna w gratulacjach spływających do Grupy Wyszehradzkiej. Przypomnę, że sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, sekretarz stanu Blinken złożył z tej okazji specjalne gratulacje krajom Grupy Wyszehradzkiej. Premier Słowenii z takimi gratulacjami też spieszył. Minister Spraw Zagranicznych Japonii, to bardziej w wymiarze globalnym. Więc te gratulacje pokazują też, że Grupa Wyszehradzka ma już swoją rozpoznawalność nie tylko regionalną, ale także globalną. I wreszcie kilka słów o tym, co wydarzy się jutro. Jutro te obchody na najwyższym szczeblu. Pan premier Mateusz Morawiecki przyjmie swoich gości najpierw na Wawelu, gdzie odbędzie się dyskusja o historii Grupy Wyszehradzkiej, gdzie odbędzie się pewne podsumowanie skuteczności Grupy Wyszehradzkiej i wytyczenie celów na przyszłość. Ale przypomnę, że już 12 stycznia spotkali się szefowie parlamentów na wideokonferencji. Na Mierzei Helskiej prezydent Andrzej Duda spotykał się z prezydentami państw Grupy Wyszehradzkiej, a więc jutro jest to ukoronowanie, można powiedzieć, ten punkt kulminacyjny. I w ramach tego ukoronowania nie będzie tylko celebracji, będzie też przyjęcie deklaracji, deklaracji wyjątkowo jak na ramy przyjmowanych dokumentów w formatach regionalnych szczegółowej, wytyczającej cele na przyszłość Grupy Wyszehradzkiej. To przed nami. Będzie też przyjęta deklaracja cyfrowa, ponieważ druga część po obradach na Wawelu odbędzie się w centrum kongresowym po drugiej stronie Wisły. I tam będzie dyskusja o agendzie cyfrowej, o nowych technologiach, o sektorze gamingu, a więc wszystkich tych wyzwaniach przyszłości, z którymi też chce mierzyć się Grupa Wyszehradzka. Obecność Charlesa Michela podczas tych dyskusji też pokazuje to, że te nowoczesne wyzwania mają być usytuowane w wyzwaniach unijnych, z którymi chce mierzyć się wspólnie nasz region. Podsumowując, szanowni państwo, łączy nas nie tylko geografia, łączy nas nie tylko historia czy wspólne, podobne rozumienie słów wolność i solidarność, ale podobne wyzwania społeczno-gospodarcze. Chcemy zabiegać o konkurencyjność na wspólnym rynku, walczyć z barierami, które pojawiają się i stoją na przeszkodzie rozwoju wspólnego rynku. Chcemy stawiać na rozwój infrastrukturalny w regionie, zwłaszcza na osi północ-południe. Chcemy zabiegać o wspólną politykę aktywną bezpieczeństwa i obrony, wspólnie dbać o klimat i środowisko, wykorzystywać wreszcie potencjał nowych technologii. Grupa Wyszehradzka jest jednym z najtrwalszych i najbardziej efektywnych formatów współpracy regionalnej. Przebyliśmy wspólnie długą drogę od dominacji sowieckiej do Unii Europejskiej i NATO, od gospodarki centralnie planowanej do jednego z największych sukcesów gospodarczych w skali globu, od bycia przedmiotem polityki innych do bycia podmiotem, do bycia siłą regionalną, ale też siłą z oddziaływaniem globalnym. Kolejne 30 lat ma zbliżyć społeczeństwa. Chcemy wzmocnić jeszcze markę Grupy Wyszehradzkiej, uatrakcyjnić region dla inwestorów, rozwijać jego turystykę, rozwijać jego gospodarkę. Grupa Wyszehradzka ma przyszłość i o tym będzie z pewnością mówił jutro podczas swojego spotkania pan premier Mateusz Morawiecki. Zachęcam do śledzenia tych jutrzejszych obchodów. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, teraz będzie możliwość zadawania pytań. Bardzo proszę, pierwszy zgłosił się pan redaktor Aureliusz Łojewski, Fakty TVN. Dzień dobry, Aureliusz Łojewski, redakcja Fakty TVN. Pytanie do pana ministra Millera. Jaki jest stan prac nad podatkiem od reklam? Kiedy projekt trafi na posiedzenie rządu i do prac sejmowych? Dziękuję. Przede wszystkim chciałem podkreślić, że w tej chwili ta ustawa jest w fazie prekonsultacji. Ona dzisiaj kończy właśnie tę fazę. Zbieramy wszystkie uwagi, które zostały zgłoszone przez poszczególne grupy medialne, przez innych interesariuszy i na tej podstawie zostanie przedstawiony projekt, który uwzględnia część z tych uwag. Po tym odbędą się oczywiście obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz posiedzenie rządu, które przyjmie taki projekt. W tej chwili, tak jak mówię, skupiamy się na tym, aby przeanalizować te wszystkie uwagi, które
które zostały zgłoszone. Chciałbym podkreślić, że ten projekt w żaden sposób nie dotyka mediów regionalnych, nie dotyka małych mediów. On jest skierowany do tych podmiotów, które w sposób nieuzasadniony stosują optymalizację podatkową, do również gigantów cyfrowych, które często płacą w nieproporcjonalny sposób swoje obciążenia podatkowe. W związku z tym po tych konsultacjach przejdziemy również do etapu właśnie wypracowania projektu uwzględniającego te uwagi i później przedstawimy go już na dalszy proces legislacyjny w rządzie, a później w parlamencie. Bardzo proszę, pani redaktor Małgorzata Mielcarek, TVN24. Dzień dobry. Ja również pytanie do ministra Millera o słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który dziś poinformował, że trend dla stopy wzrostu liczby zakażeń koronawirusem po raz pierwszy od listopada jest dodatni. I co to oznacza dla potencjalnych zmian w obostrzeniach? Jakie są tutaj prognozy? Czy możliwe kolejne otwieranie gałęzi gospodarki, kolejne gałęzi gospodarki? Kiedy te decyzje będą ogłaszane i czy możliwe będzie to ogłaszanie z większym wyprzedzeniem? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że my od samego początku analizujemy sytuację epidemiczną pod kątem kilku czynników. Jedna rzecz to jest jeden wskaźnik, to jest kwestia właśnie liczby zachorowań, ale z drugiej strony to jest kwestia też liczby osób, które są hospitalizowane oraz osób, które walczą o życie pod respiratorami. W związku z tym te czynniki pod kątem danych, które spływają codziennie na Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, to są te dane, które bierzemy pod uwagę, ale oprócz tego również sytuację epidemiczną w innych krajach oraz informacje dotyczące nowych odmian koronawirusa. Równolegle do tego doszedł też jeszcze terminarz szczepień, który też wpływa oczywiście na potencjalne decyzje. Na ten moment mogę powiedzieć, że dodatkowe informacje czy decyzje co do zmiany obostrzeń w jedną czy drugą stronę zapadną nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia, ponieważ dopiero pod koniec tego tygodnia będą spływały pierwsze dane, które pokażą, jak wygląda sytuacja po otwarciu tych branż, które zostały otwarte w zeszły piątek. W związku z tym taka informacja najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na ten moment apelujemy o to, aby przede wszystkim w sposób rozważny, w sposób odpowiedzialny zachowywać się w ramach tego reżimu sanitarnego, który w tej chwili obowiązuje, i wszystkie osoby, które go łamią, apelujemy o to, aby zachowywały się z odpowiedzialnością, ale jednocześnie chcę zapowiedzieć to wyraźnie, że wszystkie służby państwowe będą podejmowały działania wynikające z przepisów prawa, aby egzekwować te obowiązujące aktualnie przepisy. I bardzo proszę, pan redaktor Rafał Potocki, TVP Info. Dzień dobry. 30 lat Grupy Wyszehradzkiej jest za nami. Gdyby mieli panowie ministrowie wymienić kilka największych sukcesów Grupy Wyszehradzkiej i coś, czego nie udało się zrobić przez te 30 lat wspólnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan minister Szynkowski. Bardzo dziękuję. Można podzielić to 30-lecie na takie dwie części. Pierwsze 15 lat z grubsza, pierwsza połowa tego 30-lecia to aspiracje przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej, aspiracje zrealizowane w 1999 roku w odniesieniu do NATO, Słowacja nieco później, w 2003 roku, wreszcie 2004 rok przystąpienie wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej. I to niewątpliwie tą pierwszą połowę tego 30-lecia zamyka symbolicznie te dwa sukcesy. To były dwa najważniejsze cele. Druga połowa 30-lecia jest nieco mniej oczywista. Grupa Wyszehradzka musiała odnaleźć się w realiach funkcjonowania w ramach struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także, a może nawet przede wszystkim Unii Europejskiej, tam zabiegać o interesy ważne dla regionu. To się udawało, chociaż trzeba wprost powiedzieć, że Grupa Wyszehradzka miała swoje lepsze i gorsze okresy. Jesteśmy w przededniu rocznicy, więc mówmy o tych lepszych. Udało się między innymi doprowadzić do kompromisu w zakresie polityki migracyjnej w połowie 2018 roku. W czerwcu 2018 roku właśnie propozycja Grupy Wyszehradzkiej stała się podstawą kompromisu, w ramach którego Unia Europejska odeszła od nierozsądnych postulatów forsowania obowiązkowego mechanizmu relokacji migracyjnej.
migrantów. Wiemy później także, że Grupa Wyszehradzka miała swój istotny wpływ na kompromis personalny w Komisji Europejskiej. Wreszcie Grupa Wyszehradzka to już można powiedzieć zupełnie świeże dokonania polskiej prezydencji i osobistego zaangażowania pana premiera Mateusza Morawieckiego. To plan gospodarczy dla demokratycznej Białorusi, zaprezentowany wstępnie 11 września w Lublinie, później przyjęty przez całą Radę Europejską, a więc no, zainicjowanie, zainteresowania całej Unii Europejskiej, ale nie tylko deklaratywnego, ale także w działaniach wsparciem dla Białorusi. Tych oczywiście sukcesów można by wymieniać więcej. Jest też wspieranie konsekwentne rozszerzenia Unii Europejskiej. Gdyby nie to wsparcie, o tym mówi się wprost, nie byłoby możliwe otwarcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. No, oczywiście rozwój krajów Grupy Wyszehradzkiej gospodarczy i to, że najniższe bezrobocie dzisiaj jest w Czechach, w Polsce, to jest na poziomie 3 czy nieco ponad 3% w tych krajach, że poziomy wzrostów gospodarczych we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej są imponujące, powyżej bardzo często unijnej średniej. To jest nasz wspólny regionalny sukces. Co się nie udało? Oczywiście można niektóre rzeczy zrobić lepiej. Trzeba pewnie, jutro będzie też okazja ku temu, żeby wyciągać wnioski ze współpracy w tych obszarach, w których mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale przy okazji rocznicy staramy się mówić przede wszystkim o sukcesach i wyciągać wnioski na przyszłość w tych obszarach, gdzie niektóre rzeczy można zrobić jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo, panie ministrze, i bardzo proszę, pan redaktor Maciej Sztykiel, Radio Z. Dzień dobry, Maciej Sztykiel, Radio Z. Kłaniam się. Ja pytanie do pana ministra Mylnera. Czy już decyzja w sprawie oczekiwanych przez koalicjanta dymisji wiceministrów i ministrów porozumienia Jarosława Gowina, który wycofano rekomendację do doświadczenia w punkcie? Jeśli nie, to kiedy spodziewać się takich decyzji? No i kto będzie na Radzie Koalicji nie reprezentował? Jarosław Gowin czy Dziękuję bardzo za to pytanie. Szanowni Państwo, w tej chwili żadne wnioski formalne, jeżeli chodzi o dymisję w rządzie, nie wpłynęły, to znaczy ani jeżeli chodzi o kwestie związane z rekomendacjami porozumienia, na razie mówimy tutaj o pewnym fakcie medialnym, ani formalnie, bo tak jak wiemy, wiceministrów można dymisjonować między innymi na wniosek danego ministra konstytucyjnego. W tym wypadku, jeżeli by to dotyczyło resortów, o których mówimy, to takie wnioski mogłyby wpłynąć do prezesa Rady Ministrów. Przed chwilą to sprawdzałem, takie wnioski na ten moment nie wpłynęły. Natomiast dzisiaj o godzinie 11 odbywa się posiedzenie Rady Ministrów, posiedzenie rządu i na tym posiedzeniu rządu, tak jak to miało do tej pory miejsce, uczestniczą wszyscy ministrowie powołani na wniosek pana premiera przez prezydenta w składzie Rady Ministrów. Żadna zmiana dotychczas nie zaszła, a wiceprezesem Rady Ministrów pozostaje Jarosław Gowin, który dzisiaj również w posiedzeniu rządu bierze udział. Bardzo proszę, pan redaktor Karol Kostrzewa, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry, Karol Kostrzewa z PAP-u. Chciałem wrócić do tematu konferencji Grupy Wyszehradzkiej. Polska prezydencja jest na półmetku. Jakie będą nasze główne inicjatywy, priorytety na tą drugą połowę prezydencji? I drugie pytanie, co się znajdzie w deklaracji na przyszłość, która ma być jutro podpisana na szczycie w Krakowie? Dziękuję. Bardzo proszę, pan minister Szynkowski. Może zacznę od drugiego pytania, na które jednak zostawię odpowiedź do dnia jutrzejszego. Myślę, że tutaj jest rolą premierów to, żeby ogłosić te wszystkie cele, które zostaną zawarte w podpisywanej jutro deklaracji. Także proszę o cierpliwość jeszcze do jutra. Mogę tylko powiedzieć, że będzie to najbardziej szczegółowy dokument, jak chodzi o obszary współpracy w dotychczasowym 30-leciu Grupy Wyszehradzkiej. Nie będzie to dokument celebracyjny, okolicznościowy, koncentrujący się na warstwie dekoracyjnej. Będzie to dokument konkretny, wskazujący wprost obszary współpracy i to też jest dowód na żywotność i potrzebę tego formatu współpracy regionalnej, jego mocne zakotwiczenie, bo skoro jest w stanie uzgodnić w wielu obszarach wspólne stanowisko, wspólne przesłanie, no to jest najlepszy dowód, że to 30-lecie poświadcza sens jego funkcjonowania. Myślę, że szanowni państwo, poczekajmy jeszcze z tymi
odpowiedziami właśnie na to, jak będzie ten dokument wyglądał do jutra. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pan redaktor Tomasz Fęskę, TOK FM. Dzień dobry, Tomasz Fęska, Radio TOK FM. Ja mam takie pytanie do pana ministra Millera. Eksperci od modelowania epidemii z MOCOS we Wrocławiu zarzucają rządowi życzeniowe zarządzanie walką z epidemią i takie przedwczesne otwieranie galerii, pasaży handlowych, kin. Jaki jest państwa komentarz do tego? Czy ta decyzja nie była rzeczywiście przedwczesna, zwłaszcza w kontekście tego, co dziś minister Niedzielski pisze? I czy, a być może kiedy, możemy spodziewać się powrotu do regionalizacji ograniczeń i dzielenia Polski ponownie na strefy żółte, czerwone, zielone? Dziękuję panie redaktorze. Szanowni państwo, przy decyzjach dotyczących ograniczeń, dotyczących obostrzeń, które wynikają z tego trudnego czasu epidemii koronawirusa, te decyzje podejmowane są ważąc kilka różnych dóbr. Z jednej strony, i to jest dobro najważniejsze, czyli zdrowie i życie obywateli. Tutaj pod tym kątem, tak jak wspomniałem wcześniej, bierzemy pod uwagę modele epidemiczne i również zdanie Rady Medycznej, która przy każdych decyzjach jest konsultowana w tym zakresie. Z drugiej strony również, gdy sytuacja epidemiczna jest lepsza niż to było wcześniej, podejmujemy decyzję stopniowego zdejmowania obostrzeń w tych obszarach, które uzyskują taką pozytywną rekomendację. Na konferencji prasowej pana premiera oraz pana ministra Niedzielskiego wyraźnie podkreślaliśmy, że dalsze otwarcie tych obszarów będzie zależne od sytuacji epidemicznej, czyli jest to otwarcie warunkowe. Z drugiej strony bierzmy pod uwagę, że tam, gdzie to możliwe, obostrzenia powinny być luzowane w taki sposób, aby na ile to możliwe oczywiście w tych trudnych okolicznościach, otwierać te obszary życia społeczno-gospodarczego, które mogą być otwarte. Natomiast oczywiście jest to decyzja trudna, bo z jednej strony Rada Medyczna, eksperci epidemiolodzy wskazują pewne ryzyka, z drugiej strony należy brać również pod uwagę ryzyka gospodarcze. W związku z tym w tym trudnym obszarze porusza się rząd i podejmuje decyzję, wspólnie wypracowując pewnego rodzaju kompromis, który jest konsultowany również z Radą Medyczną. Ja tylko chciałbym też podkreślić, że z jednej strony pan redaktor tutaj pyta o kwestie związane z tym, czy na pewno tak szeroko powinna być gospodarka otwarta. A z drugiej strony, dzisiaj słyszymy apele ze strony opozycji, że należy otwierać się dużo dalej. W związku z tym to też pokazuje, w jakiej rzeczywistości jesteśmy. Z jednej strony opozycja, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska, Konfederacja, wiele z tych podmiotów politycznych apelują, żądają wręcz szerokiego otwarcia życia gospodarczego, nie biorąc odpowiedzialności za to, że faktycznie może dojść do sytuacji wzrostu liczby zakażonych osób, a tym samym również tych, które będą hospitalizowane oraz tych, które będą walczyły o życie. Tym samym my idziemy tą drogą, która zakłada drogę małych kroków, kroków odpowiedzialnych, ale z drugiej strony również bierze pod uwagę możliwość cofnięcia się w przypadku, gdyby sytuacja epidemiczna nas do tego zmuszała. Czyli zdroworozsądkowe podejście, stopniowe, ale z drugiej strony pozwalające otwierać te obszary życia społeczno-gospodarczego, na które mamy rekomendacje stosowne gremiów medycznych oraz analitycznych. Panie ministrze, jeśli pan pozwoli, bo nie odpowiedziałem na drugie pytanie pana redaktora z PAP-u, więc uzupełnię tą moją wcześniejszą odpowiedź. Pan redaktor pytał o plany na dalszy ciąg naszej prezydencji, bo rzeczywiście ona potrwa do końca czerwca tego roku. Otóż dużo zależy oczywiście od możliwości i warunków pandemicznych, natomiast chcielibyśmy, jeżeli okoliczności na to pozwolą, aby odbyło się jeszcze co najmniej jedno spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej w tym drugim półroczu prezydencji, w miarę możliwości w formacie V4+, czyli z istotnym partnerem zewnętrznym, bo ten format ma też swoją tradycję. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że partnerzy, i są to duże państwa, są to nasi duzi partnerzy także w warstwie globalnej, dopytują o te plany na drugie półrocze naszej prezydencji. To pokazuje też, że są zainteresowani właśnie współpracą w formacie V4+, a więc jedno duże spotkanie premierów w formacie V4+, ze szczegółami, no musimy poczekać jeszcze na to, co będzie możliwe w warstwie organizacyjnej, pandemicznej. Natomiast spotkania też ministrów spraw zagranicznych, dwa jeszcze są planowane, jedno tradycyjnie uwzględniające zainteresowanie
Grupy Wyszehradzkiej Bałkanami Zachodnimi. Drugie pytanie, bądź to w formacie V4 Only albo w formacie V4+. I istotna rzecz w warstwie obywatelskiej, o której chciałem powiedzieć, to znaczy plan na rozwój Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który istnieje już ponad 20 lat, ma swoją tradycję. W ramach niego zostało zrealizowanych ponad 6 tysięcy projektów, ufundowanych ponad 2 tysiące stypendiów. Polska prezydencja chce postawić na rozwój takiego komponentu związanego z wymianą młodzieży, po to, żeby tworzyć swoiste pokolenie V4. Jeżeli mówimy o przyszłości Grupy Wyszehradzkiej, to my musimy właśnie tworzyć coś na kształt pokolenia V4, świadomego potrzeb, interesów i wagi naszego regionu, więc nasza prezydencja też będzie się w drugim półroczu na tej kwestii koncentrować. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, dziękuję bardzo za udział w konferencji. Na tym dzisiaj kończymy. Dziękuję bardzo.